Siema, witajcie w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić celownik do noskopów CSGO i w sumie nie tylko. Standardowo, jeżeli materiał ci się spodoba, to strzel łapkę w górę pod tym filmem. Tutaj macie listę 5 ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcesz się na niej znaleźć, to zasubskrybuj ten kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie to wciul motywuje. Tutaj macie bardzo fajny komentarz spod ostatniego filmu. Dobra, więc nie przedłużam, lecimy do oglądania. Dobra, jesteśmy już przy komputerze, no więc pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, wchodzimy sobie tutaj w Start i wchodzimy sobie w Microsoft Store, na naszym Windowsie 10 oczywiście. Wpisujemy sobie w wyszukaj, wpisujemy Crosshair. I wyskakują nam trzy aplikacje, Crosshair V2, Crosshair X i Crosshair X Extension. My zobaczymy sobie tą pierwszą od dołu, jest to aplikacja do... z tego co pamiętam, do rozszerzenia Game Baru, jako że ona jest oczywiście bezpłatna, ale że nie wszyscy będą wiedzieć, co to jest Game Bar, nie wszyscy mają i wiedzą, o co z tym naprawdę tak chodzi, to nie będziemy się w to bardziej pogłębiać, zagłębiać i tak dalej, ponieważ nie każdy właśnie wie, o co z tym chodzi. Więc tą aplikację sobie pominiemy. Kolejna aplikacja, jaka nam się pokaże, kiedy wpiszemy sobie właśnie taką frazę, to jest Crosshair X, kiedy sobie w nią wejdziemy. Właśnie okazuje nam się ta sama aplikacja, to same właśnie zdjęcie i tak dalej, tylko że już bez Game Baru. I ta aplikacja kosztuje prawie 20 zł, a dokładnie 18 zł i 49 groszy. Ale możecie sobie wypróbować wersję próbną za darmo. Nie macie podgląd mniej więcej, jak to wygląda, ale jako że nie wszyscy pewnie będą chcieli wydać na taką prostą rzecz 20 zł, pokażę wam właśnie ostatnią opcję, jaką jest Crosshair V2. Ta aplikacja jest w pełni darmowa. Fajny tutaj filmik, więc nawet lepiej się prezentuje. Tutaj macie właśnie zdjęcia przykładowe do jakich gier, celowników i tutaj właśnie gier i tak dalej. Tu macie jakiś zwiastun, jakieś funkcje, tutaj macie właśnie jakieś informacje szczegółowe. Waży to niecałe 10 MB, więc nawet mało w sumie. Tutaj będziecie mieli pokazane takie coś jak pobierz albo pobieranie, nie wiem, coś takiego. Kiedy sobie to klikniecie, to wasza aplikacja doda się, ta aplikacja doda się do waszego konta. Ja już to klikłem, więc pisze mi ta aplikacja należy do ciebie. I kiedy już to właśnie sobie klikniecie, będziecie mieli opcję zainstaluj, wtedy sobie ją instalujecie na waszym komputerze. Kiedy to klikniecie, musicie chwilę po prostu zaczekać. Kiedy mi się to pobierze, to zaraz do was wracam. No więc dobra, pobrało mi się to chyba w 5 sekund, więc naprawdę szybko. I macie taką opcję jak uruchom, tak? Ale my sobie to zamkniemy i pokażę wam po prostu, jak uruchomić to inaczej, bo nie każdy będzie wchodził właśnie na Microsoft Store, żeby właśnie odpalać. No to pierwsze, co sobie po prostu odpalimy, może tą aplikację. Wpisujemy sobie tu Crosshair i tu macie Crosshair V2. Klikacie sobie to i wyskoczy wam właśnie komunikat, że jeśli wam się to nie łączy, to musicie zapalić w trybie borderless albo full screenie i tak dalej, i tak dalej. My sobie zaznaczymy, żeby nam coś się więcej nie pokazywało. Ogólnie nie miałem nigdy tego problemu, a korzystałem już kilka razy z tej aplikacji i naprawdę nie miałem żadnych problemów, więc nie musicie o nic się bać. Na tym dolnym pasku zatem właśnie wam pokazuje, że macie włączoną tę aplikację. Tutaj również macie pokazane, że właśnie jest uruchomiana i tu wam się pokazało właśnie takie 5 opcji. I zaczniemy sobie na szybkość właśnie od tej górnej. F2 na klawiaturze, jeśli klikniecie, to jest właśnie chowanie tych opcji, ale cały czas macie włączony celownik, więc jest tylko schowane jak schowanie podglądu opcji, kiedy sobie to klikacie. Z to jest change color. Jak widzicie, celownik na środku nam zmienia kolor. Jako żeby najbardziej go było widać, to zostawię sobie na zielony. Później X-em zrobimy change shape, czyli zmieniamy jakby kształt tego. Ja preferuję kropkę, ponieważ jest najmniejsza i najmniej przeszkadza waszym celowniku głównym, a kiedy macie już jakąś snajperkę, to właśnie fajnie pokazuje, więc ja polecam kropkę, ale na potrzeby odcinka, żeby było ją dobrze widać, to sobie na razie zostawimy ten. I na C, na czwartej opcji mamy change size, czyli możemy sobie zmienić wielkość na mały, średni lub największy. Ja sobie oczywiście zmienię na największy, żeby było widać. I kiedy klikniemy F3, to program nam się od razu zamyka automatycznie. Więc naprawdę fajna, szybka opcja, jeśli chcecie właśnie sobie grać z takim celownikiem. I teraz przejdziemy sobie do CS-a i wam pokażę na botach, jak to mniej więcej działa, czy to naprawdę działa. I zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy już w naszej gierce. Teraz klikamy sobie Windows na naszej klawiaturze. Tu sobie wpisujemy cross. Mieliście przez chwilę czarny ekran, po prostu klikacie Windows na klawiaturze, wpisujecie sobie w tej lupie Crosshair V2. Klikacie sobie to, kiedy wam się odpali, odpalamy znowu CS-a. Jak widzicie, mamy już celownik,
ale mi się zbytnio ten celownik jakby nie podoba, bo po prostu jest zbyt duży, tak? Więc sobie zmienimy na przykład kolor. Ja preferuję już w grze kolor, o miałem przy tym czerwony, shape na X zmienię sobie na kropkę, ponieważ ja tak najbardziej lubię, bo jak widzicie pokrywa się z moim całym celownikiem. I na C zmienimy sobie właśnie kolor na, no na najmniejszy, żeby w ogóle go prawie nie było widać. Jak widzicie teraz go prawie nie widać. I sobie na F2 ukryjemy te całe menu. Ja teraz zaraz pójdę zginąć i sobie kupię AWP. Dobra, kupujemy sobie najpierw skaucika. Jak widzicie ta kropka cały czas jest. Może na potrzebę jednak trochę zwiększę ją, no chociaż na... Chociaż dobra, wydajmy na największą. Jak widzicie, ten celownik... Widzicie? Dostał, mam asystę. Widzicie? Pierwszy kill. Jakby musicie wiedzieć, że jeśli macie tą... Nawet jeśli macie tą kropkę, to nie zawsze leci idealnie prosto, bo to zależy też trochę od szczęścia. Ale jak widzicie, ze skauta wszystko na spokojnie działa, to teraz zaraz kupię sobie AWP. Dobra, mam kupioną AWP. Jak widzicie, pierwszy kill jest, ale chciałem powiedzieć, zanim jeszcze go zabiłem, że z AWP z noscope'ów się najtrudniej chyba strzela. Moim zdaniem oczywiście, ale to możecie mieć podzieloną opinię. Jeden kill. Proszę bardzo, teraz jeszcze wam pokażę z autosnajpy, moim zdaniem najłatwiej się z niej strzela. Jak widzicie, pierwszy kill, drugi kill z autosnajpy. Macie trzeciego killa i jeszcze z jedną osobę zabiję i... Dobra, jak widzicie, z daleka też działa. Teraz wyjdźmy z CS-a i jeszcze powiem wam jedną ważną informację. No więc ogólnie, ta ważna informacja, jaką chciałem wam przekazać, to chodzi o to, że jeżeli macie odpaloną tą aplikację, change size, zmienimy sobie na największe, zmienimy sobie też kształt, żeby było widać i kolor też. Teraz was jakby informuję, że niektóre pliki, na przykład jak cheaty, które używacie do CS-a, wpływają na pliki gry i wtedy możecie otrzymać wagbana za grzebanie właśnie w tych plikach, tak? Ale tak jakby ta aplikacja wam nic nie grzebie w plikach CS-a, więc żeby zaś później nie było niedomówień, że dostaliście waka za tą aplikację. Gdyż nie, to tak nie działa. To jest zwykła aplikacja, tak jak nie wiem, OBS, którego teraz mam włączonego. To jest zwykła aplikacja, tylko po prostu wam wyświetla, zamiast programu do nagrywania, wyświetla wam po prostu jakąś kropkę na środku. To tak to działa. Więc żeby nie było niedomówień, że dostaliście wagbana za to, bo też może się zdarzyć, że dostaniecie wagbana. Nie wiem, czy to jest potwierdzone info, ale słyszałem, tak? Że po prostu ktoś dostał też wagbana za to, że właśnie korzystał z takich różnych... Rysował se pisakiem na monitorze kropkę i za to, że strzelał same noscope'y na meczach, to za to dostał wagbana, bo to było wykrywane jako cheaty. Wiadomo, że jeśli strzelicie, nie wiem, z 20 noscope'ów na meczu AWP-ą, to nie jest takie coś, że dostaniecie wagbana, ale jeżeli będziecie nawalać całą autoszmatą na noscope'ach i zrobicie 100 noscope'ów na jeden mecz, choć nie wiem, czy to jest możliwe, to wtedy może być jakieś niebezpieczeństwo, ale pamiętajcie, wszystko z wszystkiego z głową, to będzie fajnie, dobrze działać i naprawdę nie będzie żadnych problemów. Więc tak naprawdę to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i przejdźmy do zakończenia. Dobra, to już na tyle w tym materiale. Jeśli film ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Ja się żegnam, siema.